Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem przedstawić krótki test, krótki przegląd dwóch baksów. Jeden oryginalny na oryginalnych śmigłach 7,5 cala. Drugi z gimbalem Walkera na śmigłach Graupnera 8x4. No, delikatnie większe te śmigła są, ale chyba do tego gimbala są one potrzebne. A zresztą zobaczymy to w dalszej części. Jak widać, mam tu dwa baksy, jeden oryginalny z oryginalną kamerą C6000, drugi baks z kamerą sportową i gimbalem. 6 baterii, w tym 5 przerobionych na wyjście zasilania gimbala, jedna oryginalna. Jak widać, śmigła są pół cala większe, dłuższe i jak widać, powierzchnia łopat jest delikatnie większa. Co do wagi gimbala, to przedstawiłem wszystkie parametry wszystkich części, całą ich wagę na pokazie slajdów na moim kanale. Także tutaj wszystko, nie będę tego powtarzał. Jeszcze jedna rzecz. Żeby gimbal nie dotykał ziemi, doklejone są piankowe stopki. I kiedy gimbal jest pod zasilaniem, nie dotyka ziemi. Gimbal był już naprawiany, to po kraszu, który się wydarzył przez niekontrolowane wypięcie baterii podczas lotu. Górne ramię złamało się, nie, zostało naprawione, jest w porządku. Jak widać, mocowanie gimbala jest takie. Jest to górna część od kamery, od oryginalnego mocowania kamery C6000. Do tego gumki Aris i dolna płytka wykonana z PCV spienionego. Jest ono bardzo lekkie i przykręcone na dwie oryginalne śrubki. I jeszcze jeden fajny mod, to jest przerobiona kamera C6000, oryginalna kamera dedykowana do Baxa. Została ona pozbawiona obudowy, płytka z elektroniką została zalaminowana i matryca z obiektywem, która jest połączona z elektroniką za pomocą taśmy, została wywinięta, przyklejona do płytki z elektroniką. Antenki zostały przyklejone klejem na gorąco po jednej stronie i u dołu, tak jak jest w oryginalnej kamerze, żeby łapało zasięg. I wszystko jest to mocowane za pomocą rzepa do drona w ten sposób. I kiedy sobie nagrywamy kamerką sportową, jednocześnie możemy nagrywać oryginalną kamerą pod aplikacją. Mamy wtedy również wszystkie funkcje zawarte w aplikacji, czyli podążaj za mną, obrót wokół jakiegoś obiektu, trasa przez punkty, wyznaczanie trasy i tak dalej. Także sportową kamerką możemy sobie kręcić niezależnie, a wszystkie funkcje dostępne pod aplikacją są za pomocą kamery C6000 widoczne na smartfonie podczas lotu. Witam, witam. Przenieśliśmy się teraz w plener. Będziemy kręcić to, co obiecałem, czyli taki przegląd, test dwóch dronów. Bax 3 Pro z gimbalem Walkera i Bax 3 Pro bez gimbala Walkera z oryginalną kamerą. Na początek może wypnę kamerkę. Albo nie, zostawimy. Zobaczymy, jaki będzie czas lotu z dodatkowym obciążeniem. Bierzemy baterię. Biorę baterię, która ma przelatane podobno 90 minut. Włączymy sobie aparaturkę. Włączymy sobie kamerkę.
Troszkę dzisiaj wieje, tak jak mówiłem, jest trochę wilgotno, bo padało. Aparatura włączona. Włączamy drona. Tym razem, czy bateria się trzyma? Trzyma się. I jak zwykle kalibracja. Jest. Ustawmy może na równym mniej więcej, żeby gimbal się zaadoptował. Łączymy z baksem. O, jest dobrze. Odpalamy program Bax 3. Wybieramy drona. Jest. Mamy. Mamy połączenie. W aplikacji uruchomimy sobie nagrywanie. Jesteśmy teraz ile? 40 metrów w górze. Czterdzieści siedem metrów, 45, 42, 39. O, 30 metrów wystarczy do testu na czas. Damy jakiś tryb autonomiczny, na przykład okrążanie celu. Jak widać, bak sobie leci. 20 metrów zaznaczony okrąg. Wiatr mu w tym nie pomaga, ale radzi sobie dzielnie. Wyłączymy. Zejdziemy troszkę niżej, z 40 metrów. Oj, wieje teraz bardzo mocno, bardzo mocno. Może niżej będzie mniejszy wiatr. Dziewiętnaście satelit mamy, także jest dobrze.
Lecimy znowu w górę. Zobaczymy, jak wysoko poleci. 40 metrów. 60. Sto metrów. Sto piętnaście metrów. Oj, tam wieje chyba mocno. Włączymy mu return to home. Nie chcemy drona stracić. Opada. 107 metrów. Oj, wieje teraz bardzo mocno. Włączyło się pierwsze pikanie baterii, czyli już mamy ograniczony zasięg, ale nie jest źle. Dron już jest na 110 metrach. 111. O! Chyba go znosi. Metrów. 60. Trzydzieści osiem. Siedem minut lotu według tego, co nakręciliśmy. Wystartujemy jeszcze raz. Jedno śmigło się zablokowało o trawę. Jak widać, dron dalej działa z gimbalem Walkerą i dobrze sobie radzi z tym wiatrem, chociaż już baterie powoli się dają. Wiatr jest naprawdę duży, co widać po choinkach na wprost. Smaga się z wiatrem. To jest walka z żywiołem. A wieje naprawdę bardzo. No i jak na razie nie spada. O, koniec baterii. Lądujemy. Jak widać, delikatnie wylądował. Pokazuję, nie wiem, czy będzie widać, pewnie nie, ale jest 10 minut. No. Teraz przetestujemy ten sam gimbal na dronie na oryginalnych śmigłach bez kamery MJX. W tym celu włączamy stoper. Jeszcze nie. Zaadoptujemy drona. Włączamy nadajnik. Bierzemy baterię.
Kalibrujemy drona. Skalibrowany. Teraz stawiamy w miarę równo dla walkery. Nie mamy tu podpórek od gimbala, więc zrobię to ręcznie. Żeby żyroskop walkery się skalibrował. No myślę, że się skalibrował. Włączamy nagrywanie. Włączone. I startujemy. Wiatr jak zwykle duży. Zapomniałem włączyć stopera. Naprawdę jest duży wiatr, także bak z tym ciężarem musi sobie radzić. Naprawdę, jedziemy teraz pod wiatr. Nie no, podmuchy są niesamowite. Co widać? Na włączonym GPS-ie ciężko się jest utrzymać, także na pewno jest powyżej 10 metrów na sekundę wiatr. Ale nic się nie dzieje, na razie baks nie opada. Na oryginalnych śmigłach. Z tego co zauważyłem, to troszkę jest lepsze schodzenie w dół na oryginalnych śmigłach. Na tych dużych schodzi dużo wolniej. Metrów. Naprawdę nim miota, naprawdę. Wierzcie mi, wiatr jest dzisiaj niesamowity. Jak dostanie podmuch, to ja ciężko stoję, chociaż ważę 90 parę kilo. No i to był fail.
Czyli jak widać, na oryginalnych śmigłach może się to przytrafić. No, przy okazji wykosiliśmy łąki i pola. Troszkę trawy się wkręciło w śmigła. A, to odpadnie, kiedy wystartujemy jeszcze raz. Czyli jak widać, śmigła Graupnera do końca baterii utrzymują drona w powietrzu, nawet z gimbalem. I kamerą, która waży w sumie z gimbalem około 191-2 gram. Także wybór śmigieł Graupnera był bardzo dobry. A najbardziej chodzi o zmierzenie czasu. Z oryginalnymi śmigłami i z gimbalem. Wciąż widzę, że bateria nie doszła jeszcze do pierwszego etapu. Diody nie mrugają na czerwono. Także może czas będzie dłuższy na tych śmigłach oryginalnych niż nad Graupnera, za to na Graupnerze są bardziej stabilne i potrafią wznieść drona na maksimum i latać po prostu do końca baterii stabilnie. No, widzimy jakieś dziwne opadanie. Nie, to chyba tylko chwilowe coś. Dron mimo naładowanych baterii, jeszcze nie rozładowanych do połowy nawet, już ciężko reaguje na... O, teraz właśnie włączyło się etap baterii, dron opada, ale samoczynnie się podnosi. Idzie bardzo powoli do góry, bardzo powoli. I wyżej już nie chce iść.
obecnie jest 12 metrów. Opada, jeszcze reaguje na wzniesienie. Ale widać, że wariuje. Także widać, że śmigła Graupnera zrobiły tutaj robotę. Chociaż teraz dron zaczął reagować. Nie wiem, czy to są chwilowe jakieś spadki napięcia, czy błędy GPS-u, czy żyroskopu, czy barometru. Teraz pięknie utrzymuje się na wysokości 25 metrów. Wiatr wieje, więc na pewno się wzmaga z tym wiatrem. Samoczynnie opadł na 13 metrów. I tak się utrzymuje. Satelit mamy 19, więc GPS na pewno jest w normie. No widzimy, dron zaczyna schodzić w dół, choć podniósł się do góry znów. Poczekajmy, kiedy całkowicie bateria się wyładuje i kiedy zacznie lądować. Dron zaczyna opadać, więc za chwileczkę chyba bateria się wyładuje. I tak się stało. O, trochę skosiliśmy trawę. Dron do czyszczenia. Silniki, nic nie powchodziło na szczęście. Czas 12:47 plus minuta, czyli 13:47 na oryginalnych śmigłach. Bak jest mniej stabilny, nagrał Pnera, krótszy czas lotu, lecz bardziej stabilnie. Podsumowując całe nasze dzisiejsze działanie, prezentację, czyli niby test, wychodzi na jedno. Jeżeli gimbal Walkera na baksie ma być zamontowany, śmigła Graupnera naprawdę są dobrym rozwiązaniem. Czas lotu z kamerą C6000, gimbalem, kamerą sportową wyniósł około 10 minut. A ponieważ posiadam 6 baterii, starczy mi to naprawdę na długą, długą zabawę. Dziękuję bardzo za oglądnięcie tego materiału. Jeżeli komuś się przyda, służę pomocą. Odpowiem na pytania w komentarzach. Także zapraszam. Pozdrawiam. Dziękuję. Do usłyszenia.